Witajcie w kolejnym spotkaniu o narzędziach. Narzędziach oczywiście niezbędnych, w które każdy z nas powinien się wyposażyć, a bohaterami dzisiejszego odcinka będą przyrządy do kręcenia, stękania i ewentualnie podważania. Tradycyjnie wytkniemy kilka bubli, pochwalimy to, co pochwalić warto, a kandydatów do tytułu najlepszego śrubtaka do prac elektrycznych nazbieraliśmy do programu sporo. I powiem skromnie, być może jest to nawet największy polskojęzyczny test tego typu narzędzi, jaki kiedykolwiek pojawił się na YouTubie. Jak zwykle wszystkie zestawy pochodzą z naszego własnego parku narzędziowego, zapłaciliśmy za nie z kasy firmowej, żaden z kompletów nie jest sponsorowany i każdy jest mniej lub bardziej umorusany lub niekompletny, ponieważ przeszedł dokładne badanie w naszym centrum testowym, czyli w terenie na tak zwanym wybiegu. A i słuchajcie, ponieważ są święta, a ja nadal nie mam możliwości wysłania Wam bez słowa żadnych koszulek, kubków czy innych upominków z tej małej wyspy na krańcu galaktyki, wraz z naszym partnerem, firmą TMS Łodzi, globalnym dystrybutorem elektroniki, narzędzi oraz sprzętu elektrotechnicznego, przygotowaliśmy dla Was ponownie z Niszkensa. A że podobnie do Was wyniki tego rankingu wkrętaków nie są również dla naszego partnera jeszcze znane, to zniżkę Na Wszelki Wypadek będzie dostępny na niemal wszystkie produkty w ich przepastnych magazynach bez względu na to, czy są to narzędzia, czy nie. Ciszy, on się Regan, zamknij drzwi, bo zimno ale o szczegółach opowiem jeszcze nieco później. Program podzielimy na część prezentacyjną, gdzie pokażę i opiszę każdy z kompletów, a potem zgromadzimy je wszystkie jeszcze raz w szopie Grzegorza na wytykanie palcami i kręcenie nosem, aby stworzyć jakiś wspólny ranking czy listę rekomendacji. Zanim jednak przejdę do dokładnej prezentacji narzędzi, wspomnę jeszcze, że z powodu galopującej inflacji mamy w tym roku nie lada problem z cenami na ekranie, które wydają się zmieniać dosłownie z dnia na dzień i po kilku poprawkach w programie edycyjnym doszedłem do wniosku, że nie ma już najmniejszego sensu w tych czasach cytować cen w złotówkach czy w funtach, gdy 11 na 10 z nich staje się nieaktualne już w momencie, w którym wklepuje je w komputer. Musimy zatem ustalić sobie jakiś inny punkt cenowy, a oto i punkt, który proponuję. Zestaw najtańszych tak zwanych znajd ogólnobudowlanych pod pseudonimem Magnuson, marki znanej zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii, a wartość rynkową każdego z narzędzi ustalimy właśnie w stosunku do tego najtańszego zestawu. Zobaczymy, czy nam się to uda. I od razu ustalimy również trzy poziomy cenowe, narzędzia, za które producent życzy sobie do trzech magnusonów będą w przedziale budżetowym, w przedziale od trzech do czterech magnusonów znajdziemy narzędzia profesjonalne, a powyżej czterech magnusonów pozostaną nam na stole już tylko narzędzia butikowe. I nie chciałbym, aby to zabrzmiało dziwnie, ale mam wrażenie, że jakieś ciemne moce nas dzisiaj słuchają, ale może to tylko moja paranoja. Dobrze, dajcie mi minutkę na przygotowanie stołu do prezentacji i pozwólcie, że na moment zostawię was z materiałem zastępczym na ekranie. No jak ty wyglądasz? Zapnij się! Myśl pozytywnie. Może przyjechał daciada? Co wybrałem z tą gaśnicą? Sorki myślałem, że będzie efektowniej. Jakieś fanaberie! Mój lordzie Azalis, z czym przybywasz? Słuchaj, Imperator jest zły, że nasz wywiad przepuścił poprzedniego Niszkensa. No, ale kto się spodziewał, że będzie na dnie pudełka i trzeba będzie to oglądać? To się nie może powtórzyć, rozumiesz? Aha. Musicie wykraść nowy kod na czas. Ale wątpię, aby Ruch zrobił teraz coś o narzędziach. Martwisz mnie, chłopaku. To twój wywiad nie wie, że dzisiaj jest odcinek narzędziowy? W sumie nie, no, no bo kto by to oglądał? I co? Może jeszcze nie wiesz, że dziś będzie nowy zniżkęs. Będzie nowy zniszkens? To co wy w tym wywiadzie robicie? Tylko akta palicie? Dawaj, wszystkich, niech już oglądają opornych od deski do deski. A gdzie ten kod ma być? Ty się mnie nie pytaj, gdzie, tylko dzwoń jak znajdziecie kod. Imperator chce kupić narzędzia dla ekip w terenie. Rozumiesz? No, to przynieś mi z Ubera mój iPad. Sam też popatrzę na te oporne ruchy. Opornych w święta oglądać? No, znowu mi załoga zastrajkuje. Już jestem z powrotem, a prezentację zaczniemy alfabetycznie. Szwedzka firma Bako produkuje kilka różnych linii śrubokrętów dla elektryków. Najstarszą i jednocześnie najtańszą serią tej firmy produkowaną do dziś są narzędzia pod nazwą FIT, z której po wielu latach użytkowania pozostało nam jak widać już tylko parę śrubokrętów. Serie Fit charakteryzuje tradycyjny kształt rękojeści. Żółte elementy są wykonane z twardego plastiku, natomiast czerwone karbowane części rękojeści są gumowane, antypoślizgowe, zapewniając dobry chwyt i opór przy pracy nawet w trudnych warunkach. W serii fit oznaczenie typu grotu znajdziemy tylko w dolnej części rękojeści, a nie na główce wkrętaka, co podkreśla wiek tego narzędzia i powoduje, że wyciąganie śrubokrętów z torby staje się grą losową, dając masę radości przy pracy. Groty we wszystkich produktach Bako moim skromnym zdaniem są identyczne, a więc opiszę je jeszcze za chwilę. Drugim zestawem tej firmy w naszym arsenale jest komplet serii Ergo, powstałej dekady temu jako wynik długoletnich badań nad ergonomią narzędzi ręcznych. Rękojeści są ponownie gumowane, a na górnej części uchwytu znajdziemy dodatkowe tłoczenia i wypustki. Poślizgi, nawet przy mokrych narzędziach, nie powinny wchodzić tutaj w ogóle w grę, a serii Ergo mogę dodatkowo pochwalić za wyjątkowo czytelne oznaczenia na rękojeściach. Każdy typ wkrętaka ma trwałe nadruki na górze rękojeści, a typ grotu jest dodatkowo oznaczony oddzielnym kolorem wykończeń. Mankamentem narzędzi Ergo może być natomiast stosunkowo niedbałe wykonanie. Plastiki są nieco niedokończone, pełne szwów i niedociągnięć stłoczeń, co jest o tyle przykre i trudne do wybaczenia, że śrubokręty Ergo nie należą do serii budżetowej. Trzecim i ostatnim kompletem tego producenta, który dziś przedstawię jest legendarna w niektórych kręgach na Wyspach seria Tecno Plus, zaprojektowana wiele lat temu przez hiszpańskiego producenta Irazola. Jest to zestaw zdecydowanie do zadań industrialnych, częściowo gumowany, wyraźnie stworzony z myślą o grubych rękawicach ochronnych, a wkrętaki, w porównaniu do większości konkurencji, wydają się wręcz gigantyczne i przewymiarowane w torbie dzisiejszego elektromontera. Jakiś czas temu Irazola została przejęta przez szwedzkie Bako i na pierwszy rzut oka charakterystyczne groty wszystkich serii śrubokrętów tej firmy pochodzą z tej samej hiszpańskiej fabryki, różniąc się jedynie profilem rękojeści. Osoby, które cenią sobie markowe narzędzia może ucieszyć również informacja, że nabywając śrubokręty Bako otrzymują nie tylko zakonspirowaną Irazole, ale pośrednio również Snapon, który jest firmą macierzystą dla obu marek. Zaletą śrubokrętów Techno Plus jest bardzo solidne podejście do antypoślizgowych materiałów rękojeści, groty są mocne i trwałe, ale dla wielu dzisiejszych elektryków dłubiących w delikatnej elektronice modułowej gumowanie, rozmiary czy profile rękojeści Techno Plus mogą być już na wyrost i nieco trącić myszką. Natomiast wspólnym mankamentem wszystkich wkrętaków Bako jest pośrednio ich zaleta, czyli wspomniany już przeze mnie charakterystyczny łopatowy profil grotów płaskich. Wytrzymałe końcówki sprawdzają się wprawdzie doskonale przy odkręcaniu starych wkrętów z połowy minionego wieku, lecz okazują się często zbyt grube przy nowoczesnej chińszczyźnie a dołączone do kompletów rozmiary wkrętaków płaskich niejednokrotnie okazują się na wyspach zbyt szerokie i mają zbyt ostre brzegi, przez co często rysują powlekane ozdobne akcesoria. Choć dobór grotów w serii ergo cierpi na ten mankament najmniej. Znana na pewno wielu mechanikom samochodowym włoska marka Beta próbuje przypodobać się naszej branży za pomocą takiego oto zestawu izolowanych wkrętaków. Śrubokręty Bety prezentują się zdecydowanie najnowocześniej spośród wszystkich kompletów w naszym dzisiejszym zestawieniu, a ich opływowe linie powinny idealnie komponować się z każdym obuwiem sportowym w terenie. Komplety Bety są estetycznie i solidnie wykonane, o nienagannej ergonomii, a typ wkrętaków jest wyraźnie zaznaczony na rękojeści. Wszystkie klingi w śrubokrętach izolowanych bety zwężają się przy grotach, ułatwiając dostęp do wąskich przestrzeni, a doskonałe pokrycie antypoślizgowe na rękojeści wyraźnie świadczy, że firma od wielu lat ma doświadczenie w tworzeniu narzędzi dla użytkowników o usmarowanych dłoniach. Podczas kilkumiesięcznej eksploatacji znaleźliśmy niewiele powodów do niezadowolenia z tego produktu, a więc ograniczę się jedynie do narzekania na cenę kompletu, która umieszcza włoskie narzędzia w środkowej części półki butikowej. Panowie, czy ktoś z Was znalazł już ten zniżkęc? Nie no, skąd? Chłopaki? Kodu nie mam, ale wiem wszystko o kombinerkach. Ja przeczytałem wszystkie napisy we wszystkich filmach, o czym już wychodzą z orbit. Nie mam kodu, zwątpiłem, że istnieje. Jak zobaczę jeszcze jeden film o oknach, to zadzwonię jutro, że jestem chory. No marzy mi się film ze śmiesznymi kotkami, prawda? No mnie też. Niemiecka firma Karl Kemmerling, czyli CK, oferuje elektrykom dwie serie wkrętaków z certyfikatem VDE, a także dodatkową, nie na oficjalnej stronie producenta, budżetową serię dostępną przez sieć marketów budowlanych. Pierwszy zestaw, o którym wspomnę, pochodzi z serii Senso Plus i zarówno w kształcie, jak i ergonomii tego narzędzia nie znajdziemy żadnych nowatorskich pomysłów. Ten typ rękojeści jest znany na niemieckim rynku od co najmniej pół wieku, wcześniej był używany m.in. w danych zestawach firmy NWS, jak i kalkowany przez dziesiątki dalekowschodnich produktów. Zaletą kompletów Senso Plus jest zatem ich klasyczna ergonomia, natomiast wadą może być wysoka cena i średnia wytrzymałość. Drugą ofertą firmy CK są budżetowe wkrętaki Triton. Produkt ten wydaje się na pierwszy rzut oka równie pospolity jak szare mydło bez żadnych wyróżniających cech, oprócz oszczędnego wykonania oraz niezwykle przystępnej ceny, która w tym przypadku rekompensuje wiele. Warto również zwrócić uwagę, że wytwórca nie podaje na pudełku miejsca produkcji tego zestawu, a więc ewentualne niemieckie pochodzenie jest w tym konkretnym przypadku jedynie domniemane. Natomiast najbardziej rozpoznawalną serią wkrętaków firmy CK są komplety Dextro. Miękkie rękojeści o bardzo klasycznym gruszkowym kształcie są dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych, a dla osób pracujących na pierwszej linii frontu w mrokach pod schodami CK oferuje również wariant Glow z, fosforyzun... z fosforesnym. Fosforescyn... Z rękojeściami świecącymi w ciemnościach. Seria CK Dextro spodoba się na pewno tradycjonalistom przyzwyczajonym do kształtów narzędzi dziadka, co uważam za komplement, a nie przytyk. A w tym przypadku całość jest zaserwowana z nutą nowoczesności. Groty dorównują wytrzymałością większości produktów w tym zestawieniu, a ewentualnym mankamentem może być ponownie cena zestawów, która na lokalnym rynku na wyspach przesuwa je do przedziału narzędzi butikowych. Francuska marka i zupełnie nie wiem jak to przeczytać. Rozumiem, niech będzie fakom czyli firma od lat będąca częścią koncernu Stanley Black Decker, proponuje elektrykom dwie serie narzędzi do pracy pod napięciem. Pierwsza z serii jest sygnowana zastępczą marką Expert, jak gdyby Fakom wstydził się wypuścić je pod własną nazwą. Tym bardziej bref unosi fakt, że dokładnie te same komplety wkrętaków Expert, które Fakom uznał za budżetówkę, znajdziemy również w katalogu firmy Matki jako flagową serię Stanley Fatmax. Seria wkrętaków Expert czy też Fatmax posługuje się klasycznymi gruszkowymi uchwytami z bardzo dobrą powierzchnią antypoślizgową, a zarówno rękojeści jak i groty są dobrze i schludnie wykonane, zwłaszcza jak na ten przedział cenowy i do pełni satysfakcji brakuje tylko nieco bardziej pomysłowego wykończenia uchwytów przy klingach, które w tej chwili obniżają ergonomię i spowalniają prędkość pracy. Natomiast dla kontraktorów zawodowo zajmujących się elektryką, FACOM proponuje profesjonalną serię produktów sygnowanych wspólną nazwą Protwist. Śrubokręty izolowane serii Protwist wyróżnia uchwyt o nieco nietypowym, lecz bardzo wygodnym kształcie, pokryty doskonałą powłoką antypoślizgową. Typy grotów są oznaczone kolorami wykończeń, ale rozmiary wydrukowane tylko na rękojeści, od francuska moda. Groty są idealnie wyprofilowane do typowych rozmiarów spotykanych w europejskiej aparaturze i akcesoriach i według producenta posiadają również poczwórną powłokę antykorozyjną do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Natomiast największą wadą tych narzędzi jest wąska gama oferowanych produktów. W serii Protwist oprócz typowych Philipsów, krzyżaków, pozy czy grotów płaskich nie znajdziemy zatem izolowanych śrubokrętów z końcówkami sześciokątnymi Torx czy pozy SL, czyli popularnego grotu POZI ze skrzydełkami używanego przy aparaturze modułowej w rozdzielnicach. A wielka szkoda! Jaskółka. Jaskółka. Czarny sztylet. Czarny sztylet. Mm -hmm. Yeah. Wydarty. La la la. Pam pam. Z piersi wiatru. Mm -hmm. Ktoś tam jest? Mm -hmm. Ile tu już stoisz? Niedługo. A czego chcesz? Porucznik Brown kazał przekazać, że jak dotąd agenci nie znaleźli kodów i że udał się na spoczynek. Spoczynek mówisz? Bez wykonania zadania? Trzeba mieć tupet. A i ten tego! Słuchaj to tam wcześniej. Pozostaje między nami, zrozumiano? Ależ oczywiście najciemniejszy, panie. To ci się opłaci. Albo wiesz co? Ja lubię spłacać długi wdzięczności ekspresem. A przy okazji dwie pieczenie na jednym ogniu i tak dalej. Powiedz porucznikowi Brownowi, aby podszedł do mnie na taras za jakieś 8 minut. Rozkaz. Według materiałów reklamowych amerykański potentat aparatury pomiarowej Fluke, który niedawno zadebiutował na rynku narzędzi ręcznych, oferuje naszej branży pierwszy na świecie zestaw, który dopasowuje się do rąk użytkownika, a do tego produkowany w Niemczech. Ale nie trzymając Was ani chwili dłużej w niepewności, wyjaśnię ten dysonans poznawczy, który na pewno widzowie czują w tej chwili zerkając na ekran. Oczywiście Fluke nie jest autorem żadnego z narzędzi ręcznych w swoim katalogu, a zestaw, na który właśnie spoglądamy, pochodzi z dobrze znanej serii Ergonik zaprojektowanej i wyprodukowanej przez niemiecką markę Felo. Rękojeści narzędzi Ergonik są wykonane z elastycznego, wysokoudarowego tworzywa sztucznego, pokrytego antypoślizgowym elastomerem. Dzięki temu uchwyt rzeczywiście sprawia wrażenie jakby dopasowywał się do dłoni, jednocześnie oferując solidny opór zarówno w rękawicach jak i bez nich. Mocną stroną zestawu Fellow jest staranne wykonanie. Powierzchnie są gładkie, pozbawione tłoczeń, szwów czy zadziorów, a największym minusem w, w ergonik z logo Fluka na rękojeści jest ich absurdalnie wygórowana cena. Na szczęście dokładnie te same komplety narzędzi możemy znaleźć w nieco bardziej przystępnej cenie bezpośrednio od Felo, jak i w katalogach kilku innych marek. A jeśli naprawdę chcecie wyróżnić się i zaimponować kolegom na budowie, niemiecka marka NWS proponuje przemalowane wkrętaki Felo Ergonic ze specjalnymi końcówkami do wspomagania mechanicznego. Pozwólcie, że na moment pobudzę Waszą wyobraźnię. W wyimaginowanym przykładzie, gdzie narzędzia szwedzkiego bako moglibyśmy porównać do bezpiecznego Volvo, betę do sportowego włoskiego kabrioletu, a zestawy CK do popularnego Opla komplet proponowany nam przez niemieckie Gedore byłby w tej przenośni bajkową karocą z dyni zaprzężoną w pstrokatę jednorożce. Gedore wyraźnie nie zamierza podążać za trendami rynkowymi, stawiając przede wszystkim na niszową odmienność. Dzięki unikalnie zaprojektowanym rękojeściom odwzorowanym na pierwszy rzut oka od stołowych nóg, użytkownicy kompletów GEDORE będą w stanie wywrzeć zdecydowanie większą presję na odkręcane czy dokręcane mocowania. Natomiast oczywistym minusem śrubokrętów tej firmy jest ergonomiczny impas, na który napotkają elektrycy przyzwyczajeni do szybkiego wywijania narzędziami podczas pracy. Ten przytyk jednak nie oznacza, że są to kiepskie zestawy. Wręcz przeciwnie, są to narzędzia po prostu specjalistyczne, być może nie nadające się do typowego monterskiego pośpiechu, lecz idealne na przykład dla kontraktorów pracujących w grubych rękawicach ochronnych, którym zależy przede wszystkim na doskonałym chwycie i sile do kręcenia, a niekoniecznie na zakończeniu pracy przed lunchem. Elektrycy starszej daty na pewno kojarzą amerykańską markę Klein Tools z narzędziami o charakterystycznych rękojeściach z połowy ubiegłego wieku. Niestety, te skądinąd doskonałe, klasyczne komplety śrubokrętów nigdy nie doczekały się zbyt szerokiej gamy grotów dostosowanych do europejskiego rynku. A Klein Tools do dziś nie produkuje ich ani w rozmiarach metrycznych, ani z popularnymi na naszym kontynencie końcówkami Pozy. Zamiast tego kilka lat temu Amerykanie wkroczyli na światowe rynki z zupełnie nowym zestawem wkrętaków izolowanych, tym razem produkowanym w kraju o bardzo znajomo brzmiącej nazwie. I sprawdzę dla was szybko na pudełku. A tak, byłem tam kiedyś na wakacjach. Pomijając kabaretowe popisy geografii na opakowaniu, nowym izolowanym wkrętakom Klein trudno jest cokolwiek zarzucić. Wykonanie jest nienaganne, groty mocne i dobrze spasowane z naszymi rozmiarami wkrętów, rękojeści komfortowe, a ergonomia wręcz doskonała. Powierzchnie antypoślizgowe na rękojeściach faktycznie zapewniają solidny chwyt przy pracy, podczas gdy wąskie klingi są idealnie wyprofilowane do głęboko osadzonych mocowań. I Jedynym powodem do narzekania może być ewentualnie cena, która dziś w naszym zestawieniu umieszcza komplety Klein Tools na najwyższej półce butikowej. No ładnie, fruwa. Słuchaj, że porucznik Brown musiał pilnie wyjść odetchnąć poza bazę, co nieoczekiwanie promuje cię na szefa wywiadu. Rozumiem, panie. Jakie rozkazy? Znaleźć ten kod do zniszczęsa w najnowszym odcinku opornych. Przeglądaliśmy to właśnie z kolegą i przyznam, że nie dało się kodu w tym słowo znaleźć. Nie lubię słyszeć, że wywiad czegoś nie może. Od razu chce mi się wyjść z takim oficerem na balkon, żeby sobie głęboko pooddychał w taką cichą grudniową noc. Rozumiem najwyższy parze. Postaramy się bardziej. No to cieszę się, że doszliśmy do porozumienia, ale na wszelki wypadek zostaw na miary na swojego następcę. Rzecz jasna. Hegemon rynku elektrotechnicznego, niemiecki Knipex, w swoim obszernym katalogu produktów oferuje wyjątkowo ograniczoną gamę wkrętaków dla elektryków, praktycznie sprowadzającą się do jednego modelu. Bardzo konserwatywne w kształcie śrubokręty izolowane Knipex występują również tylko w jednym wariancie kolorystycznym, ale za to z klingami zarówno w wersji klasycznej, jak i odchudzonej Slim. Uchwyty wkrętaków Knipex są wykonane pół na pół z elementów gumowanych i twardego plastiku, co jest również ich największym mankamentem, bowiem w tym przypadku użyty plastik jest wyjątkowo śliski, co mocno utrudnia codzienną pracę. Narzędzia są nadal produkowane w Niemczech i najwyraźniej wciąż w zeszłym wieku, ale za ten konserwatyzm z logo Knipek'sa na rączce trzeba jednak słono zapłacić, bowiem są to jedne z najdroższych kompletów w dzisiejszym zestawieniu. Niegdyś amerykańska marka Milwaukee w tym dziesięcioleciu proponuje elektrykom dwa zestawy wkrętaków izolowanych. Jak na pewno wiecie, tuzin lat temu Milwaukee zostało przejęte przez chiński konglomerat przemysłowy Tektronik, właściciela m.in. narzędzi Ryobi, AEG czy odkurzaczy Hoover Wax lub Dirt Devil. Pierwszą ofertą dla elektryków z katalogu narzędzi ręcznych Milwaukee jest zatem seria bez wspólnej nazwy wytwarzana w Niemczech. I trudno się oprzeć wrażeniu, że zamawiając tą serię Milwaukee nie inspirowało się Knipexem powielając zarówno rozwiązania ergonomii, jak i kształt rękojeści czy wykończenia. Plusem tego zestawu może być to, że komplet Milwaukee jest wykonany lepiej od oryginalnego Kinipexa. Odlewy rękojeści są staranniejsze, a cena zdecydowanie niższa. Dodatkowo groty są całkiem niezłe i będą w stanie przejść niejedną batalię z zardzewiałymi śrubunkami. Natomiast wadą są ponownie śliskie powłoki plastiku, które wołają o pomstę do producenta. Jeśli wizualnie ten komplet wydaje Wam się skądinąd znajomy, to w rzeczy samej patrzymy na narzędzia, które pojawiły się już wcześniej na rynku w innych wariantach kolorystycznych pod różnymi nazwami, m.in. Wite czy Sata. Drugim zestawem wkrętaków Milwaukee w dzisiejszym teście jest produkowana w Ludowej Republice kręcenia seria Trilob. I w tym przypadku producent wyraźnie odrobił lekcję. Trójkątne rękojeści zapewniają pewne i solidne oparcie, a wkrętaki pomimo obszernych połaci plastiku nie ślizgają się w dłoniach. Ale wadą w naszym doświadczeniu z tym zestawem jest bardzo przypadkowy dobór metali w grotach, co powoduje, że niektóre śrubokręty krzyżowe zaczęły przeskakiwać w nacięciach już po paru dniach. Pojawienie się niemieckiej marki Vera w tym zestawieniu na pewno nie zaskoczy żadnego elektryka. A policzenie wszystkich kompletów w serii Kraftform, które zakupiliśmy w naszej firmie w ciągu ostatniej dekady, zajęłoby mi prawdopodobnie kilka odcinków. Nie ukrywam również, że produkty Wery przez wiele lat były naszą podstawową bronią w pracy i darzymy je specjalnym sentymentem. Patentowane rękojeści Kraftform stały się już niemal legendą w przemyśle elektrycznym, a producent spędził całe dekady na modelowaniu ich do rąk użytkowników, poprawiając najdrobniejsze elementy i dodając kolejne generacje okładzin antypoślizgowych, które nadal działają idealnie i stały się dziś wyznacznikiem jakości na rynku. Kolejną technologią wprowadzoną przez Werę w XXI wieku są narzędzia z laserowo grawerowanymi grotami które mają ułatwiać wgryzanie się ostrzem w skorodowane lub natłuszczone wkręty. Vera jest również jedyną firmą w tym zestawieniu, która oferuje bardzo szeroki wybór wariantów kolorystycznych rękojeści, dzięki czemu każdy pracownik w większej ekipie łatwo rozpozna swoje narzędzia na zatłoczonej budowie. A jeśli standardowe komplety okażą się niewystarczające, te same wkrętaki są dostępne na rynku w katalogach innych marek w kilku kolejnych wariantach okładzin. Śrubokręty Craftform są dostępne praktycznie we wszystkich rozmiarach i typach po cenach bardzo konkurencyjnych w stosunku do innych marek i praktycznie każde życzenie klienta, niezależnie od tego czy jest początkującym elektrykiem czy starym wyjadaczem, zostało przez tego producenta na pewno już wdrożone i spełnione w przeszłości. A jedyne niezadowolenie może wystąpić wśród klientów, którym ten charakterystyczny uchwyt po prostu nie leży w dłoni, jest dla nich niewygodny, lub zwyczajnie znudzili się używaniem tych popularnych narzędzi. Stary, ja już tego nie mogę oglądać. Przejrzałem wszystko włącznie z DHL. Ja na waszym miejscu oglądałbym to do rana. No jak do rana. Jesteśmy w przestrzeni, tu nie ma rana. Ale bądź człowiekiem, no ileż można? Nudne to strasznie. Ringi nie ringi. Opowieści o imperatorach. W kółko się gapie na to samo. Wróć do oglądania. Tak panie. A panowie tak. słyszę zmęczeni pracą, tak? Przepraszam. No my tylko tak sobie... Takie tam żarty między kolegami. Ciężka robota w wywiadzie, trzeba YouTube oglądać, nadgodziny i tak dalej. Ale mam dla was nagrodę. Podejdźcie do mnie za minutkę, każdy osobno. Będę na tarasie. Ty pierwszy. Nie ma rany w kosmosie. Pewnie premia. To lecę. Mówiłem, Waldek, oglądaj do skutku. Niemiecka marka Wicha jest na pewno znana wszystkim widzom równie dobrze co Vera. Wicha od wielu lat oferuje w swoim katalogu flagowy model Soft Finish wyposażony w patentowaną rękojeść o klasycznym kształcie i nienagannej ergonomii. Śrubokręty serii Soft Finish są pokryte miękkim antypoślizgowym materiałem i są produkowane zarówno w wersji tradycyjnej, jak i odchudzanej. Gama dostępnych grotów w katalogu Wichy dorównuje poprzednikowi w tym zestawieniu, a odróżnienie zestawów pomiędzy pracownikami umożliwiają loga na rączkach dostępne w dwóch wariantach czarnym i żółtym, choć po oznaczeniu serii na pudełku trudno jest dojść, który wariant kolorystyczny wkrętaka otrzymamy. Często naśladowana, lecz rzadko prześcigana wicha, pozostaje jednym z czołowych liderów w segmencie specjalistycznych narzędzi, a ich produktom trudno jest cokolwiek zarzucić zarówno pod względem jakości, jak i ceny. I na koniec tego zestawienia ze względu na skargi, że cudze chwali, a swego nie znamy, jako bonus dodam jeszcze jedną literę. Bowiem ostatnim zestawem w naszym programie jest jato. Od to ja. No przyznam szczerze, ja to ja to wcześniej nie znałem, ale Grzegorz znał ja to to ja to ja to ja to ja do tego programu sprowadziłem i teraz ja to ja to również znam. Czy jest o czym mówić? No są to sztućce z braku innego określenia, minimalistyczne i nawet brak nadruków z typem grotu czy rozmiarem na główce wkrętaka dziwi w dzisiejszych czasach. Ale jak przystało na śrubokręt, ja to wkręca śruby lub śrubuje wkręty, jest izolowane i przechodzi w pudełku, do którego można go bezpiecznie odłożyć. A więc spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w tym zestawieniu. I w ten oto sposób dotarliśmy do końca mojej prezentacji wszystkich zestawów narzędzi izolowanych, które testowaliśmy dla Was przez ostatni rok lub parę lat, 18 kompletów z katalogów ponad 30 firm w trzech przedziałach cenowych i oczywiście dziś już nie starczy nam czasu, aby zrobić podsumowanie, a więc za kilka dni spotkamy się w szopie Grzegorza na drugą część tego narzędziowego gadulstwa, gdzie przedstawimy Wam wspólnie nasze rekomendacje. Wytrwałych widzów, którzy dotarli do tego momentu, proszę, aby nie sugerowali się zbytnio moimi uszczypliwymi uwagami na temat niektórych zestawów czy firm i dołączyli do nas w drugiej części, bowiem ostateczne wyniki mogą jak zwykle unieść niejedną brew. I pamiętajmy, że są to komentarze subiektywne, wynikające z osobistych doświadczeń czy stylu pracy. I niemal zapomniałem o Zgniżkęsie. Zgniżkęs do 15% na większość produktów z katalogu naszego partnera w tym odcinku, czyli firmy TMS Łodzi, jest dostępny dla odbiorców indywidualnych, jak i firm na całym świecie, oprócz miejsc wyszczególnionych w tej chwili na ekranie. I w przeciwieństwie do poprzedniego zniżkensa, tym razem z rabatu mogą skorzystać również osoby prywatne z Wielkiej Brytanii. Poprzednio było to niemożliwe ze względu na Brexit, obecnie umowy zostały już podpisane, a zniżka nie obejmuje tylko produktów, które albo mają cenę rynkową ustaloną odgórnie przez producenta lub umowę, albo tych, na których marża dystrybutora jest mniejsza niż 15%, ale w tym drugim scenariuszu nadal otrzymacie jakiś rabat, lecz adekwatny do marży. Zniżkę wymaga podania kodu w odpowiednim polu podczas realizacji zamówienia przez portal tm.eu, a kod będzie działał aż do 20 stycznia 2024. Kodem można podzielić się z innymi elementami opornymi, ale oczywiście nie wolno go pod żadnym pozorem zdradzać wrogiemu imperium. Widzów, którzy zechcą cierpliwie poczekać na nasze zespołowe rekomendacje, zapewniam, że zniżkęs będzie działał również podczas kolejnego odcinka o krętakach, a supertajny kod jest widoczny gdzieś w tym odcinku i cierpliwi spostrzegawczy widzowie na pewno nie będą mieli problemu z jego wypatrzeniem dzięki heroicznemu poświęceniu jednego z przyjaciół tego programu. Tymczasem ja już zachrypłem od tego gadania, muszę sięgnąć po herbatę, a więc zostawię Was na moment z zastępczym dodatkiem dla wytrwałych. A gdybyście zniknęli mi w międzyczasie zateru, życzę Wam opórniki pogodnej końcówki roku. I e, do zobaczenia już wkrótce. Czy on nie może się pospieszyć z tym kodem na zakupy? Ja tu czekam od wczoraj. No co za gaduła.